Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej, na której chcę przedstawić Państwu kandydatów Komitetu Koalicyjnego Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Komitetu Polska 2050 Szymona Hołowni. Bardzo serdecznie wszystkich Państwa witam, witam dziennikarzy, witam wszystkich naszych kandydatów, zarówno tych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, jak również wszystkich kandydatów do Rady Powiatu Bialskiego. Szanowni Państwo, widzicie tutaj po mojej lewej, prawej stronie i z tyłu mnie wspaniałą drużynę samorządowców, doświadczonych ludzi, w większości są to radni z wieloletnim stażem, dwu-, trzykadencyjni. Są wśród nas też osoby nowe. Za chwilę zechcę zaprezentować Państwu indywidualnie z każdego okręgu wszystkich kandydatów. Proszę Państwa, dlaczego dzisiaj stajemy tutaj przed Państwem i chcemy dokonać właśnie prezentacji naszych kandydatów? Przede wszystkim jesteśmy drużyną, która jest otwarta na dialog i współpracę. Zarówno i w tej obecnej kadencji, i w minionej kadencji udowodniliśmy już to. Jak Państwo wiecie, w minionej kadencji na 23 radnych w Radzie Powiatu Polskie Stronnictwo Ludowe ma 12 swoich radnych. Oczywiście mogliśmy w tej kadencji rządzić samodzielnie, ale zdecydowaliśmy wspólnie, że zapraszamy do tej współpracy wszystkie środowiska, które funkcjonują w Radzie Powiatu. Zaprosiliśmy radnych Prawa i Sprawiedliwości, zaprosiliśmy radnych Porozumienia Samorządowego i dzięki tej współpracy udało się w tej już mijającej kadencji bardzo wiele dobrych, pięknych rzeczy w naszym powiecie zrobić. Dzięki właśnie tej współpracy możemy dzisiaj pochwalić się budżetem blisko 300-milionowym. Wiele wspaniałych, cennych inwestycji, które zostały zrealizowane dla mieszkańców naszego powiatu. My dzisiaj, proszę Państwa, jesteśmy gwarantem bezpieczeństwa, dialogu i spokoju. Bardzo się cieszę, że są dzisiaj z nami przedstawiciele do Sejmiku Województwa. Pozwólcie Państwo, że w pierwszej kolejności zaczniemy od Sejmiku, no bo Sejmik jest szczebel wyżej nad powiatem. Bardzo się cieszę z obecności naszego kolegi, marszałka Sławomira Sosnowskiego, którego serdecznie witam. Proszę Państwa, Sławomir Sosnowski będzie liderem listy do Sejmiku. W chwili obecnej nie muszę chyba nikomu przedstawiać pana Sławomira Sosnowskiego, ale kilka słów pozwolę sobie powiedzieć. Wieloletni marszałek województwa lubelskiego, w chwili obecnej radny Sejmiku i lider listy. Także serdecznie witamy i trzymamy kciuki, panie marszałku. Dziękuję bardzo. Kolejnym kandydatem jest pan Marek Us, bialczanin, pracownik Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. I rodzynkiem z drużyny bialskiej jest pani Renata Rychlicka-Korneluk. Pani Renata, wyjątkowy społecznik, bardzo dużo pracy wkłada dla dzieci. Pani Renata jest dyrektorem poradni psychologiczno-pedagogicznej w Białej Podlaskiej. I teraz, kochani, przechodzimy do naszych zacnych kandydatów do Rady Powiatu. Okręg numer 1 to jest Janów Podlaski, Leśna Podlaska i Konstantynów. Liderem listy jest pani Ilona Niewęgłowska. Pani Ilona dzisiaj nie dojechała. Na drugim miejscu jest pan Jarosław Stasiuk, rolnik z Leśnej Podlaskiej.
Proszę się pokazać, panie Jarku. O, teraz wszyscy będą widzieli. Na trzecim miejscu jest kolega Zdzisław, Boże mój. 25 lat w Radzie Gminy Janów Podlaski. 26 lat sołtys. Na czwartym miejscu jest pan Mariusz Ochnik. Pana Mariusza dzisiaj nie ma, bo pojechał z młodzieżą na zawody. Pan Mariusz jest nauczycielem, mieszka w Janowie Podlaskim. I na piątym miejscu jest pani Beata Spychel z Leśnej Podlaskiej. I przechodzimy, kochani, do kolejnego okręgu, okręg numer 2, miasto Terespol, Kodeń, Rokitno, Terespol, gmina i Zalesie. I tutaj liderem listy jest pan doktor Tomasz Andrejuk, obecny radny. Proszę się pokazać, panie doktorze, jest pan wysoki, ale żeby wszyscy pana widzieli. Na drugim miejscu jest pani Elżbieta Iwaniuk. Ela również jest już dwie kadencje. Teraz będzie trzecia. Tego życzę. Na trzecim miejscu nasz kolega Mariusz Łukaszuk z Rokitna. Też już radny dwukadencyjny. No teraz będzie druga. Przepraszam. No. Także życzę, żeby tak było, kolego. Dziękuję bardzo. Na czwartym miejscu nasz zacny kolega Wojtek Kołodyński z Zalesia. Już miał epizod swój z powiatem. Bardzo się cieszę, że znowu wraca do nas. Na piątym miejscu nasza koleżanka Jolanta Oleszczuk. Jola będzie kandydować w mieście Terespol. Na szóstym miejscu Małgorzata Rychlik. Witamy panią Małgosię. Też miasto Terespol. I na siódmym miejscu nasz pan Marcin Lubeńczuk. Witamy serdecznie. I przechodzimy do kolejnego okręgu. Okręg numer 3 to Słowatycze, Sosnówka, Tuczna i Wisznice. I tutaj liderem listy jest pan Mariusz Kiczyński, obecny przewodniczący Rady Powiatu. Na drugim miejscu Karol Żarkiewicz. Aktywnie działa w izbach rolniczych. Przepraszam, bo tak stoję tyłem. Na trzecim miejscu Paweł Zaleszczyk. Paweł startuje z Wisznic. Paweł jest komendantem gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych i prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Wisznicach. Nie ma go dzisiaj z nami, bo niestety musi pracować. Na czwartym miejscu Anna Sozoniuk, Sławatycze, nie ma chyba ani dzisiaj. I na piątym miejscu pani Renata Fedorowicz, Tuczna. Przechodzimy do kolejnego okręgu, okręg numer 4, to jest Łomazy, Piszczac i Rossosz. I tutaj liderem listy jest Paweł Stefaniuk. Paweł startuje z Piszczaca. Dziękuję. Paweł jest oczywiście obecnym radnym i kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Białej Podlaskiej. Na drugim miejscu kolega Mateusz Majewski. Mateusz Majewski w chwili obecnej pełni funkcję członka zarządu powiatu. Na trzecim miejscu Wiesław Bańkowski, Łomazy. Wiesio jest przewodniczącym Izby Rolniczej w Białej Podlaskiej. Na czwartym miejscu Ewelina Wołosowicz, Łomazy. Witamy serdecznie. I na piątym miejscu też Ewelina, tylko Krześniak. Kochani, przechodzimy do kolejnego okręgu. Okręg numer 5 to jest gmina Drelów i gmina Międzyrzec Podlaski. Na pierwszym miejscu Mariusz Filipiuk, to chyba ja. Na drugim miejscu Marek Sulima. Mareczka nie muszę chyba nikomu przedstawiać. Mam nadzieję, że po wyborach pierwszy. Mareczku, tego ci życzę. Tego ci życzę. Na trzecim miejscu pani Justyna Kołodziejczuk.
Pani Justyna jest dyrektorem szkoły podstawowej w Rudnikach. Na czwartym miejscu pani Teresa Kokoszkiewicz. Pani Teresa, wieloletni sołtys miejscowości Korzuszki, gmina Międzyrzec Podlaski, wybudowała przepiękną drogę za 20 parę milionów. Na piątym miejscu pani Magdalena Semeniuk. Witamy serdecznie. Pani Magdalena jest dyrektorem szkoły podstawowej w Dołdze. I przechodzimy, proszę państwa, do kolejnego okręgu. Okręg numer 6 to jest miasto Międzyrzec Podlaski. Tutaj liderem listy jest pan dr Romuald Pietrosiuk. Pan doktor całe swoje zawodowe życie poświęcił dla szpitala powiatowego w Międzyrzecu Podlaskim. Wspaniały człowiek, zawsze życzliwy. Zresztą nie muszę mówić, każdy, kto miał do czynienia z panem doktorem, na pewno miał okazję tego doświadczyć. Także bardzo się cieszymy, panie doktorze, że jest pan z nami w naszej drużynie. Dziękuję bardzo. Drugie miejsce Zbigniew Łaziuk. Zbyszek jest, nie ma go dzisiaj z nami, bo chyba jest na wyjeździe. Zbyszek jest oficerem pożarnictwa. Przez kilka lat pełnił funkcję komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Białej Podlaskiej. Trzecie miejsce Karolina Filipiuk. Karolina jest studentką 5. roku prawa. I do roboty, Karola. Czwarte miejsce Emilia Kaszyńska. W mundurze wyglądasz zdecydowanie inaczej. Dziękuję, następnym razem. Zaangażowana w działalność ochotniczych straży pożarnych. Bardzo aktywna osoba. No i proszę państwa, piąte miejsce pan Artur Grzyb. Wieloletni burmistrz miasta Międzyrzec Podlaski. Cieszymy się, że jesteś z nami, Artur. Proszę państwa, okręg numer 7 to jest gmina Biała Podlaska. Liderem listy tutaj jest kolega Czesław Pikacz. Czesław jest w chwili obecnej również radnym. To już chyba trzecia kadencja będzie, Czesiu. Daj Boże, żeby tak było. Drugie miejsce, kolega Arkadiusz Maksymiuk. Arek również, twoja? Trzecia. Czwarta, ojej. Wcześniej jeszcze w Radzie Gminy Biała Podlaska. Witamy serdecznie. Trzecie miejsce, kolega Wiesław Panasiuk. Jeszcze, proszę państwa, w chwili obecnej jeszcze wójt do końca kadencji. A po wyborach radny powiatowy. Tego życzę, Wiesiu. Proszę państwa, czwarte miejsce Agnieszka Sęczyk. Agnieszki to chyba nie muszę nikomu przedstawiać. Każdy, kto miał jakieś sprawy do załatwienia w ośrodku doradztwa rolniczego w Grabanowie, to zawsze z wielką życzliwością, z wielką sympatią pani Agnieszka i z uśmiechem jeszcze, mimo czasami ogromnego zmęczenia, zawsze starała się pomagać rolnikom, za co ci bardzo, bardzo, Agniesiu, dziękuję. I pani Grażyna Majewska. Jak się fajnie pani ubrały, jedna zielona, druga różowa. Pani Grażyna, sekretarz gminy Biała Podlaska. Osoba też niesamowicie zaangażowana w działalność społeczną. Cieszymy się, pani Grażynko, że jest pani z nami. Proszę państwa, i ten okręg to już był ostatni, więc może teraz zapytam, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos z naszych kandydatów. To zapraszam pana marszałka. Aby niedługo było zimno. Ja to chciałem państwu powiedzieć, że najlepsza droga do sukcesu to właśnie trzecia droga właśnie. Drodzy państwo, przede wszystkim chcę pogratulować wszystkim tym, którzy odważyli się kolejny raz wystartować, tak jak ja też, i tym, którzy pierwszy raz startują. Pan starosta przedstawił wszystkich
każdego z osobna i wszystkich razem, ale ja zauważyłem, że w tych kandydatach, w tej drużynie jest wielka siła i moc. Jest wielka siła i moc. A dlaczego? Moi drodzy, jak startowałem pierwszy raz do sejmiku w 2002 roku, budżet województwa wynosił 240 milionów. A wy dzisiaj macie budżet 300-milionowy. Naprawdę jest o co walczyć. Natomiast pamiętać trzeba, że każdego samorządowca, bez względu na to, o jaki samorząd się ubiega, czy to gminny, czy powiatowy, czy samorząd województwa, powinna cechować, powinien mieć wpojone trzy zasady. Zasadę proporcjonalności, która w samorządzie jest bardzo potrzebna, zasadę solidarności, byśmy wszyscy my jako radni, bez względu na radę, do której kandydujemy, w której zasiadamy, byli solidarni razem ze sobą i solidarni w sprawach naszych obywateli, bo to dla nich jest samorząd. I trzecia zasada to zasada samorządności. Samorządności od samorządu. Byśmy umieli podejmować samorządne, suwerenne decyzje dobre dla naszych mieszkańców. I przede wszystkim tego wam życzę. Najpierw wygranej, a później właśnie takich decyzji. Gratuluję jeszcze raz serdecznie, nie chcę przedłużać. Ja powiem tylko tak, że znam potrzeby i zasady i potrzeby powiatu Biała Podlaska i ludzi mieszkających w tym powiecie i na pewno będziemy wspólnie, jak zdobędziemy mandaty, będziemy wspólnie walczyć o to, by północ województwa w końcu była doceniona, bo dzisiaj nie jest doceniana. Przez obecne władze województwa lubelskiego nie jest doceniana, a wręcz powiedziałbym, że ograbiana. I żadna z tych zasad, które wymieniłem, nie ma tutaj zastosowania do tego terenu. Ale o tym w kampanii wyborczej. Dziękuję bardzo. Gratuluję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, to ja tylko na koniec chciałem zwrócić się do mieszkańców naszego pięknego powiatu z prośbą o oddanie głosu podczas najbliższych wyborów na tą sprawdzoną drużynę samorządową, zarówno do Rady Powiatu, jak również do Sejmiku Województwa Lubelskiego. O to serdecznie proszę. I bardzo, bardzo Państwu dziękuję.